pod Twą obronę, Ojcze na niebie, grono Twych dzieci swój powierza los. Ty nam błogosław, ratuj w potrzebie i broń od zguby, gdy zagraża cios. Ty nam błogosław, ratuj w potrzebie. Ty zagraża cios. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Msza święta odprawiana jest w intencji o łaskę nieba dla świętej pamięci męża Witolda w 6. rocznicę śmierci, mamy Heleny w 8. rocznicę śmierci, Barbary, Władysława Kowalczuk i Jana Basałyga. Kochani, bardzo serdecznie witam was na niedzielnej Eucharystii w ten niedzielny poranek. I gromadzimy się jak w każdą niedzielę na mszy świętej. W tamtym tygodniu słyszeliśmy słowo księdza arcybiskupa mówiące o środkach masowego przekazu. Może tak na początek powiem, że warto także i popatrzeć do dzisiejszego wydania niedzieli, jak jest i reportaż, i zdjęcie, jak wędruje pielgrzymka. Między innymi tam na pierwszym planie jest nasza parafianka. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Dobrze, że właśnie nasi parafianie tu i ówdzie się pokazują w sensie uczestnictwa w ważnych wydarzeniach naszej archidiecezji. Na początku tej mszy świętej przeprośmy dobrego Boga za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże,
Synku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Ale gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Boże, Ty zawarłeś wszystkie nakazy świętego prawa w przekazaniu miłości Ciebie i bliźniego. Spraw, abyśmy zachowując Twoje przekazania zasłużyli na życie wieczne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Księgi Mądrości. Bezbożni mówili: zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny. Sprzeciwia się naszym sprawom, zarzuca nam łamanie prawa, wypomina nam błędy naszych obyczajów. Zobaczmyż, czy prawdziwe są jego słowa. Wybadajmy, co będzie przy jego zejściu. Bo jeśli sprawiedliwy jest Synem Bożym, Bóg ujmie się za Nim i wyrwie Go z ręki przeciwników. Dotknijmy Go obelgą i katuszą, by poznać Jego łagodność i doświadczyć Jego cierpliwość. Zasądźmy Go na śmierć haniebną, bo, jak mówił, będzie ocalony. Oto Słowo Boże. Podtrzymuje całe moje życie. Pan podtrzymuje całe moje życie. Wybaw mnie, Boże, w imię swoje. Mocą swoją broń mojej sprawy. Boże, wysłuchaj mojej modlitwy. Nakłoń ucha na słowo ust moich. Pan podtrzymuje. Bo powstają przeciwko mnie pyszni, gwałtownicy czyhają na me życie. Nie mają oni Boga przed swymi oczyma. Pan podtrzymuje moje życie. Oto mi Bóg dopomaga. Pan podtrzymuje me życie. Będę Ci chętnie składać ofiarę i sławić Twe dobre imię. Pan podtrzymuje całe moje życie.
Czytanie z listu świętego Jakuba Apostoła. Najmilsi, gdzie zazdrość i żądza sporu, tam też bezład i wszelki występek. Mądrość zaś, wstępująca z góry, jest przede wszystkim czysta, dalej skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy. Owoce zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój. Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? Nie skąd nikąd, tylko z waszych rząd, które walczą w członkach waszych. Pożądacie, a nie macie. Żywicie morderczą zazdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz. Oto Słowo Boże. Alleluja. Alleluja, 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 Alleluja. Bóg wezwał nas przez Ewangelię, abyśmy dostąpili chwały naszego Pana Jezusa Chrystusa. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Pan z wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Jezus i Jego uczniowie podróżowali przez Galileę. On jednak nie chciał, żeby kto wiedział o tym. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się go pytać. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był w domu, zapytał ich, o czym to rozmawialiście w drodze. Lecz oni milczeli. W drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największym. On usiadł, przywołał 12 i rzekł do nich, jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich, kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, nie przyjmuje mnie, lecz tego, który mnie posłał. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Drodzy bracia i siostry, Jezus mówi o tajemnicy swojej śmierci i o konieczności tego, co ma się wydarzyć. Będzie wydany w ręce ludzi. Lecz ewangelista święty Marek podsumowuje, oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się go pytać. Tym bardziej, że druga część zdania, którą Jezus wypowiedział, jest dla nich zupełnie niezrozumiała, bo powiedział, ci go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. Pojęcie zmartwychwstania nie mieściło się w ich kategoriach myślenia. Bo przecież, jeżeli miał być zabity, to by oznaczało, że kończy się wszystko, co zapowiadał.
kończy się wszystko, czym żyli do tej pory. On mówi o ważnej rzeczy, istotnej dla człowieka. A oni mówią o swoich malutkich sprawach. Zaczęli się kłócić między sobą. Jego uczniowie, który z nich jest najważniejszy. Zamiast słuchać tego, co im mówił, a co dotyczyło zbawienia każdego człowieka, co dotyczyło miłości Boga do człowieka, co wreszcie dotyczyło ostatecznie jego losów, tajemnica męki, śmierci i zmartwychwstania, oni, którzy do tej pory byli przekonani, że przecież trzeba zająć jak najważniejsze miejsce przy Jezusie, w Jego Królestwie, kłócą się między sobą, który z nich jest ważniejszym. Który będzie bliżej Jezusa, który będzie miał więcej w tym Królestwie do powiedzenia. Jezus uczy ich jasno, na czym polega bycie w Jego Królestwie i przy Jego boku. I jakie są zasady wspólnoty. Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. Zwróćmy uwagę choćby i na podstawę matki Teresy z Kalkuty. Kobieta, która mogła dojść w życiu bardzo wysoko, ale została zakonnicą. Ale była w zakonie, że zajmowała się w Kalkucie, w indyjskim mieście, szkołą dla bogatych panienek, dla dziewcząt z bogatego środowiska. Mogła więc też zajść bardzo wysoko jako nauczycielka, jako wychowawczyni, jako profesorka. Mogła zajść bardzo wysoko, a jednak potrafiła spojrzeć za teren szkolny, w to miejsce, gdzie byli porzucani umierający ludzie na ulicę, chorzy ludzie na ulicę, osamotnieni chorzy na ulicę. I zaczęła się nad tymi ludźmi pochylać. Niewiele mogła im pomóc. To były dla wielu z nich ostatnie godziny ich życia. A jednak czuli jej dobroć i czuli przez jej dobroć, dobroć samego Boga. I wtedy ona, bardzo ważna wychowawczyni, nauczycielka, profesorka w szkole dla bogatych dziewcząt, zakonnica, potrafiła zrezygnować ze swojego stanowiska, ze swojego wysokiego poziomu życia i udać się do ludzi najbiedniejszych i im pomagać na tyle, na ile mogła. Kto pierwszy pomagał w posłudze najbiedniejszym? Kto jej pomagał? I to jest dziwne. Jej uczennice, te panienki z bogatych domów, one zrezygnowały z tego, co im rodzice mogli dać w sferze materialnej. I poszli za matką Teresą Kalkutą w biedę, po to, aby nad innymi ludźmi się pochylać, po to, aby samemu nic nie mieć, a równocześnie, mając tak niewiele, tak wiele innym dawać. Jezus uczy, jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. Oni, apostołowie, kłócili się między sobą, który jest najważniejszym. A oto słyszą zupełnie inną lekcję. Odpowiedź, jakiej się nie spodziewali. Czy my
potrafimy innym pomagać i czy odnajdujemy swoją wielkość nie poprzez to, że się pchamy bezzasadnie przed innych, tylko poprzez służbę innym. Wierzę w jednego Boga, przedstawmy Panu nasze prośby. Panie, Twoja miłość rozlewa się nadal w Kościele. Uczyń kapłanów skutecznymi narzędziami Twojej zbawczej woli. Ciebie prosimy. Panie, Twoja miłość dodaje nam odwagi spraw, aby chrześcijanie odważnie przyznawali się do swojej wiary i zasad moralnych. Ciebie prosimy. Panie, Twoja miłość zaprasza nas do służby drugiemu człowiekowi. Spraw, aby nie zabrakło chętnych do niesienia pomocy chorym i opuszczonym. Ciebie prosimy. Panie, Twoja miłość przemienia ludzkie serca. Udziel pociechy smutnym i strapionym. Ciebie prosimy. Panie, Twoja miłość zbawia człowieka. Odpuść grzechy naszym bliskim, naszym zmarłym i przyjmij ich do wiecznej radości. Dziś prosimy o to szczególnie dla świętej pamięci Witolda, Heleny, Barbary, Władysława Kowalczuk, dla Jana Basałyga. Ciebie prosimy. Panie nasz i Boże, Ty od początku umiłowałeś człowieka i uczyniłeś godnym przyjaźni z Tobą. Bądź uwielbiony w sercach wszystkich ludzi, teraz i na wieki. Amen. Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa ciało, z wielu ziaren pszenicznych się rodzi. Jedno wino, co się krwią Chrystusa stało, z soku wielu winnych gron pochodzi. Jak ten chleb, co złączył złote ziarna, tak niech miłość złączy nas ofiarna. Jak ten kielich łączy kropel wiele, tak nas Chryste w swoim złącz Kościele. Jak ten chleb, co złączył złote ziarna, tak niech miłość złączy nas ofiarna. Jak ten kielich łączy kropel wiele, tak nas Chryste w swoim złącz Kościele.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, przyjmij łaskawie dary swojego ludu i spraw, aby w sakramencie Eucharystii otrzymał dobra, w które wierzy z całego serca, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. W górę serca. Wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On przez narodzenie z Maryi Dziewicy obdarzył ludzkość nowową młodością, przez swoją mękę zgładził nasze grzechy, przez powstanie z martwych dał nam dostęp do życia wiecznego, a wstępując do Ciebie, o Ojcze, otworzył nam bramy nieba. Dlatego z chórami aniołów i świętych głosimy Twoją chwałę razem z nimi wołając. Święty, święty, święty Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów, to czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia, i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy,
aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Benedyktem, naszym biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła, i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Baranka. Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody.
się na cały świat i nauczajcie wszystkie narody. Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na żniwo swoje. Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody. Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili. Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody. Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody. Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody. Jak ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Weźmijcie Ducha Świętego i bądźcie moimi świadkami aż po krańce ziemi. Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody. Idźcie na cały świat i nauczajcie chleba, tyś spowity. Ty, co rządzisz całym światem, me zbawienie w ręku masz. Tu przed twoim majestatem aniołowie kryją twarz. Ty, co rządzisz całym światem, me zbawienie
ręku masz, tu przed Twoim majestatem. Aniołowie kryją twarz. Módlmy się. Wszechmogący Boże, udzielaj nieustannie pomocy wszystkim, których posiliłeś swoim sakramentem, abyśmy dzięki zrąbanym misteriom doznawali skutków odkupienia w naszym życiu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Posłuchajmy intencji i ogłoszeń. W poniedziałek msza święta za świętej pamięci Stanisława Ksos za Stanisławę i Franciszka Ksos za Jana i Mariannę Gawlik. We wtorek za świętej pamięci Eugeniusza Kulak. W środę za świętej pamięci Janinę i Alfonsa Maziec za zmarłych rodziców i rodzeństwo z obojga stron z rodziny Zygmunt i Korol. W czwartek i w piątek intencje wolne, podobnie w sobotę. W przyszłą niedzielę rano o łaskę nieba dla świętej pamięci Zbigniewa Sekuła, msza w 30 dzień po pogrzebie. O 11:00 za świętej pamięci Erykę Mańską, za Mariana Florczaka, za Zygmunta Mańskiego. I o 18:00 o Boże błogosławieństwo z racji 18:00 rocznicy urodzin dla Tomasza i Krzysztofa Drapikowskich. We wtorek mamy drugą muszę świętą o godzinie 20:00. Pamiętacie spotkanie z księdzem Tomaszem Kanclarczykiem, organizatorem Marszu dla Życia. Mówił także o tej mszy świętej z życiem bez prądu, więc w naszym kościele ta msza święta będzie sprawowana o godzinie 20:00. W środę po wieczornej mszy świętej zapraszamy na film o objawieniach Matki Bożej w Fatimie, część druga. Zapowiedzi przedślubne usasz Bartosz Gabriela Głębicka pragną zawrzeć sakrament małżeństwa. Pielgrzymka do Obór wyruszy z naszej parafii w dniu 6 października. Są jeszcze wolne miejsca, można się zapisywać. Pielgrzymka do Częstochowy wyrusza, jak było mówione przez księdza Łukasza, na spotkaniu organizacyjnym. Wyrusza w czwartek o 10:00. My także włączamy się w to wydarzenie i kiedy nasi parafianie i ludzie z naszej archidiecezji będą na Jasnej Górze, czyli w piątek, to będzie w naszym kościele o godzinie 18:00 msza święta, a potem będzie godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu. Tych, którzy nie jadą na tę adorację, szczególnie zapraszam, aby także włączyć się w nurt tego spotkania z Matką Bożą Częstochowską przez naszą archidiecezję, a także i przez naszych parafian. Kolejne spotkanie formacyjne dla rodziców dzieci szykujących się do pierwszej komunii i idących w tym roku do komunii w czwartek. Początek na mszy świętej o godzinie 18:00. Przychodzimy z dziećmi, chociaż spotkanie ma wymiar lekcji religii, katechezy dla dorosłych. Jeżeli rodzice nie pracują gdzieś tam za granicą albo nie pracują o tej porze, jest taka moja prośba, aby właśnie uczestniczyć w tym spotkaniu małżeństwami, ponieważ formacja rodzin jest naprawdę bardzo ważna. Przygotowanie do pierwszej komunii świętej, jak mówiłem na pierwszym spotkaniu, nie polega tylko na podaniu pewnych danych organizacyjnych dotyczących przygotowania do komunii, czyli kiedy komunia i po ile się składamy, ale polega na dogłębnej formacji duchowej, intelektualnej, moralnej całych rodzin, tych dzieci, które szykują się do komunii świętej i ich rodziców. Stąd to spotkanie czwartkowe rozpoczynające się na mszy świętej o godzinie 18:00 dla tej cząstki naszej parafii ma wymiar obowiązkowy.
Także w najbliższy to jest najbliższy, bo zgubiłem się w kalendarzu, kochani. Tak, to jest najbliższy piątek, 28 czerwca. Czy to jest za tydzień? A patrzę na trzy miejsca równocześnie i się zgubiłem. Podziwiam organistów, którzy też patrzą na trzy miejsca równocześnie, na nuty, słowa napisane gdzie indziej, jeszcze księdza słuchają i ludzi i się nie pogubią. Właśnie, bo to jest, przedrukowałem ze strony kurialnej, że w najbliższy piątek, 28 września o godzinie 18, o godzinie 15 w ramach międzynarodowej akcji Koronka do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast świata, na wielu skrzyżowaniach Szczecina oraz w określonych miejscach poza Szczecinem będzie miała miejsce modlitewna intencja Ojca Świętego naszych miejscowości i całej archidiecezji. Tutaj chodzi o koronkę do Bożego Miłosierdzia. Myślę, że tą koronkę byśmy sobie odmówili tutaj, gdzieś w okolicach kościoła, może z tej strony, może z tamtej strony, w najbliższą niedzielę. To tak by było w naszej parafii o godzinie 15. Bo wtedy i ci, którzy są na pielgrzymce już nie będą, wtedy wszyscy będą się mogli włączyć. Godzina 15, koronka do Bożego Miłosierdzia na ulicy, czyli nie w kościele, tylko na ulicy, jako także i świadectwo wiary. Zapraszam do udziału. Bóg zapłać także za ofiary złożone na parafialne cele. Kochani, tyle parafia może, ile parafia nie dają. To jest jasne. A więc Bóg zapłać za otwartość serca i za zrozumienie wszystkich potrzeb. I wreszcie jeszcze dwa ogłoszenia. Powołałem jako proboszcz, mam do tego prawo, zespoły organistów, którzy odpowiadają za konkretne msze święte w niedzielę w naszej parafii. W naszej parafii akurat w tej chwili pracuje 9 organistów, tylu nam zostało. Są powołane 3 zespoły, gdy chodzi o niedzielne msze święte i oni będą mieli system rotacyjny, a ponieważ grupa z godziny 8 jest najbardziej wymagająca i najbardziej rozśpiewana i najbardziej rozmodlona, dlatego dałem wam tutaj najmocniejszy skład. Oni was tutaj wyszkolą odpowiednio, poprawią, gdy była taka potrzeba, choć ładnie śpiewacie, sami się wiele jeszcze nauczą, co jest jasne. I dzisiaj, kochani, w ramach już przygotowania do Różańca, niedługo będzie październik, miesiąc Matki Bożej Różańcowej, ja wyświetlę słowa na ekranie, a Kacper nam zagra i my będziemy się poniekąd uczyli tej pieśni, która będzie dzisiaj królowała, która będzie w tym miesiącu królowała w czasie Różańca. Jest to pieśń, która składa się z następujących elementów. Na początek Różańca, potem śpiewane rozważania poszczególnych tajemnic różańcowych, wszystkie 4 części, każda część ma swoją własną melodię i zakończenie. Dzisiaj, żebyśmy tak się zorientowali i równocześnie pobożnie tę mszę świętą zakończyli, zaśpiewamy wstęp i tajemnice radosne. I zwróćcie uwagę, kochani, na teksty. Te teksty można śpiewać przed każdą dziesiątką Różańca Świętego. To są teksty tematyczne, związane z nazwą tajemnicy i z jej rozważaniem. Potrzebuję chwilę, żeby włączyć ekran. Po włączeniu udzielę błogosławieństwa i potem zaśpiewamy jako pieśń kończącą tę mszę świętą wstęp do Różańca oraz 5 tajemnic radosnych. Powstańmy. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Oto ofiara spełniona. Bogu niech będą dzięki. Zebrani przed Twoim ołtarzem,
Maryjo, niesie serca w darze, różanica będzie tajemnicę rozważać przykładów skarbnicę. Zawitaj, Najświętsza Panienko, w potrzebach potężna Patronko naszego zbawienia jutrzenko. Zawitaj, Maryjo. Słuchaj głosu Gabriela, święta Panno, raduj się, że na Matkę Zbawiciela Bóg Wszechmocny wybrał Cię między wielu niewiastami. Najgodniejsza byłaś Ty nosić króla nad królami. O Maryjo, chwała Ci, Duchem Świętym napełniona, do Elżbiety niesiesz wieść. Ona łaską oświecona, cudów Bożych głosi pieśń. Zachwyconej Matce Jana śpiewasz, Maryjo, cudny hymn. Wielbi duszo moja Pana, moje szczęście tylko w Nim. W nędznej szopie urodzony, królów król wszechświata Pan, w zimnym żłóbku narodzony, na zbawienie ludziom dan. Chór aniołów Bogu chwała śpiewa wśród złocistych złóż. Drży z radości ziemia cała, pokój na nią spływa już. Święta Matko, gdy w świątyni ofiarujesz dziecię swem, już Symeon wróżbę czyni, że ból zrani serce Twe. Do Jezusowej ofiary Święta Matko, wierny lud łączy swe ubogie dary, swoje prace, ból i trud. Przez trzy dni go poszukuje, troska w radość zmienia się, gdy w świątyni odnajduje wśród utonych dziecię swe. Niech Jezusa nie tracimy, Święta Matko, wspomóż nas. Niech Go zawsze znajdujemy w sercach naszych, w każdy czas.